wszystkich Państwa proszę o powagę, baczność do hymnu narodowego. Szanowni Państwo, w 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 1 marca Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. My w Kołobniu po raz siódmy chcemy uczcić ich pamięć. Odbędzie się bieg tropiem wilczym po terenie kodańskiej kalwarii. Tak jak mówił pan dyrektor, trasa nieco zmieniona ze względu na sytuację na granicy. Szanowni Państwo, bieg jest na dystansie 1963 metrów, co symbolizuje śmierć ostatniego z żołnierza wyklętych. Takie biegi odbywają się nie tylko w Polsce, odbywają się również poza granicami naszego kraju. Dlatego bardzo się cieszę, że jest Państwa tak dużo. Witam Was bardzo serdecznie, wszystkich zawodników, kibiców, mieszkańców, przedstawicieli władz, ojców oblatów. Wszystkich witam bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej zabawy. Drodzy Państwo, bieg tropem wilczym uważam za otwarty. Kolejne wydarzenie bardzo ważne dla umocnienia naszej historii i naszego przeżywania tej świadomości narodowej, tego jak wielu z naszych dziadków, rodziców, pradziadków oddało swoje życie za ojczyznę nie tak daleko, po drugiej stronie Bugu. Ciągle ta walka nierówna trwa. Gdzieś wielu z tych, którzy dzisiaj tam walczą, też pewnie z domu wychodzili, czy wyszli tak jak ci, których dzisiaj wspominamy, mając błogosławieństwo swoich rodziców i z nadzieją, że wrócą. Dlatego świętujemy i przeżywamy ich pamięć w tym marszu, bo nie wrócili, ale otrzymali od rodziców błogosławieństwo na drogę. Była to ostatnia droga. Was tu zgromadzonych niech błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Biegnijcie w pokoju Chrystusa. Szanowni Państwo, nie bez powodu tutaj w Kołobniu organizujemy biegi. Miejscowi wiedzą, przybysze dowiedzą się. Cudowna wiadomość przy odkopywaniu szczątków jednego z żołnierzy wyklętych znaleziono medalik z wizerunkiem Matki Bożej Kodańskiej. Jest to znak, że nie oni tutaj w tym miejscu przebywali, gdzie wy teraz stoicie. Ten bieg jest organizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Ta fundacja zgłosiła się do nas z prośbą, byśmy podczas biegu, oni wiedzą, że my włączamy się w pomoc naszym braciom z Ukrainy. Już z tego miejsca tutaj dziękowaliśmy nie raz, ale jeszcze raz podziękuję, bo to nie my, ale wy, my jesteśmy tylko narzędziami w waszych rękach. Gromadzimy te dary, które żeście złożyli. Już nie jedna rodzina dostała pierwszą opiekę, nie tylko medyczną, nie tylko, tylko taką społeczną i gospodarczą. Bardzo serdecznie dziękujemy.
radny powiatowy Tomasz Andrejuk wręczy puchar za drugie miejsce pani Agacie Głowackiej. I kolejny raz wygrał pan Marcin Antoniewski. Wielkie brawa. Pan wójt wręczy puchar Jerzy Truć. Pamiątkowe zdjęcie. Miejsce trzecie. Pani Barbara Radecka wręczy puchar dla pana Sylwestra Chmiela. Wielkie brawa. Nowa twarz. Nie, nie, nie. Więc pan wilczym tropem pierwszy raz biegł, ale jeszcze startował u nas w cross-maratonie. Drugie miejsce, pan radny powiatowy wręczy puchar. Daniel Ponichtera. Gratulujemy, pamiątkowe zdjęcie. Panie wójcie, zapraszamy do wręczenia pucharu dla pana Tomasza Rysio. Wielkie brawa.